szpitali psychiatrycznych. Im dłużej się na nie patrzy, tym bardziej staje się ono niepokojące. Samo pomieszczenie i atmosfera zdjęcia nie napawa optymizmem. Na drzwiach, które leżą na ziemi, widnieje napis, zrobiony prawdopodobnie przez graficiarzy. Sama jego treść jest na tyle przerażająca, że mało kto wysiedziałby w tym szpitalu więcej niż kilka godzin. Kolejne zdjęcie jest jeszcze bardziej niepokojące. Przedstawia dzieci, które leżą na łóżkach szpitalnych. Nie wiadomo do końca, o co chodzi, ale tutaj także panuje dziwna atmosfera. Dzieci na zdjęciu wyglądają bardzo niepewnie i są prawdopodobnie przerażone. Nieczęsto widuje się dzieci w szpitalach psychiatrycznych. Zdjęcie jest autentyczne i naprawdę wywołuje gęsią skórkę. Z tego, co mi wiadomo, to zdjęcie wykonał jeden z ochroniarzy w szpitalu psychiatrycznym. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co musiał wtedy czuć. W każdym razie osoba na zdjęciu wygląda jak z horroru. Nie wiadomo, co tak przeraziło tę postać, ale szpital psychiatryczny to miejsce wielu tajemnic, a w szczególności oddział zamknięty. Klimat tego zdjęcia jest jak rodem z gry Outlast 1. Tam główny bohater gry też doświadczył przerażających widoków. To potwierdza, iż szpitale psychiatryczne mają więcej tajemnic, niż nam się zdaje. Ostatnie zdjęcie w tym zestawieniu przedstawia ludzi, którzy dziwnie się zachowują. Ich twarze są naprawdę przerażające. Im dłużej patrzymy na tych ludzi, coraz bardziej narasta niepokój. Najbardziej przerażająca osoba siedzi na ławce po lewej stronie. Patrzy się prosto w nas, jakby miała wobec nas złe zamiary. Nie wiem jak was, ale te zdjęcia naprawdę straszą swoim klimatem.